Witaj. Przepraszam, długo czekałaś. Nie, wcale nie tak długo. Wybacz, na to pracy ciągle w biegu. Zresztą chyba wiesz, co mam na myśli. Tak. Ciągle niewykorzystany urlop, prawda? Może już pora przejść na emeryturę. Chyba nie mógłbym tak po prostu zrezygnować. Lubię to. Ten dreszczyk emocji. Co pijesz? To co zawsze? Nawyki zostają. To może przeniesiemy się do mnie. A może najpierw coś zjemy? Jest tu jakiś kelner? Jest tutaj wszystko, co sobie wyobrazisz. Więc pozwól, że zaproszę ciebie na kolację. To ile mamy czasu? To zależy od ciebie. Jestem ciekaw twoich umiejętności. Powiedzmy, że rozgrywka trwa. Zaczynaj. Jak się czujesz? Sama nie wiem. Nie, wszystko w porządku. Życie bywa okrutne, tak? Nie. Nie zawsze tak było. A on, wiesz, zawsze był przy mnie. Kiedyś powiedziałam mu, że się boję. Oglądaliśmy ten film. Boże, jak on się nazywał? Nie pamiętam. Nieważne. Mocno mnie przytulił i powiedział: nie bój się, to tylko film. A ja tu jestem, zawsze będę. Tak, faktycznie, pamiętam to. A rodzice? Rodzice go nienawidzili. Mama chciała mi zapłacić, bylebym powiedziała ojcu, że z nim zerwałam. On wtedy pewnie też by mi zapłacił. I te jego aparaty. Gdziekolwiek by nie poszedł, zawsze miał przy sobie jakąś starość. To takie przyjemne, kiedy ktoś cię docenia, kocha, uważa za ładną, mądrą, nawet jeśli nie ma racji. Ale to nasz świat. Możemy w nim widzieć, co tylko chcemy. I co było potem? Co? I co było po tym? Pamiętasz? Nie wiem, czy chcę pamiętać. Ale nie wszystko może trwać wiecznie, tak? Tak.
Przyjdź.